Awaryjne lądowanie samolotu z marszałkiem Grockim na pokładzie. Awaryjne lądowanie samolotu z marszałkiem Tomaszem Grockim na pokładzie. Samolot Boeing 737 lecący z marszałkiem Senatu Tomaszem Grockim z Maroka awaryjnie lądował w Zurychu z powodu pękniętej szyby w kokpicie pilotów. Nikomu nic się nie stało. Poinformowała szefowa gabinetu marszałka, dyrektor Małgorzata Daszczyk. Marszałek Senatu wraz z delegacją zakończył w poniedziałek wizytę w Królestwie Maroka, składaną na zaproszenie przewodniczącego Izby Doradców Enaama Majary. W skład delegacji weszli także wiceprzewodniczący senackiej grupy polsko-marokańskiej Aleksander Pociej oraz senator Marek Borowski. Wizyta Marszałka Senatu w Maroku, celem wizyty było promowanie zacieśniania więzi parlamentarnych. Ekonomicznych i turystycznych z Królestwem Marokańskim, z którym od lat Polskę łączą bardzo dobre relacje, a także próba przekonania gospodarzy do mocniejszego potępienia agresji Rosji na Ukrainę i przekazanie polskiego stanowiska w tej sprawie. Wśród celów wizyty było też wznowienie dialogu parlamentarnego na najwyższym szczeblu po dłuższej przerwie, spowodowanej między innymi Pandemią COVID-19, również w świetle nowych wyzwań, jakie stawia obecna sytuacja międzynarodowa zarówno w Europie, jak i w Afryce, podkreśliło komunikacie Centrum Informacyjne Senatu. Obecnie Marszałek Senatu wraz z delegacją oczekuje wzorychu na decyzję w sprawie kontynuacji lotu.